7 września około godziny 10 doszło do zdarzenia drogowego na ulicy 1 Maja w Bielawie. Kierujący samochodem marki Opel stracił panowanie nad pojazdem i po uderzeniu w drzewo przewrócił samochód na bok. Nikt nie doznał większych obrażeń. Podczas badania na trzeźwość 46-letni kierowca miał około 2 promili alkoholu w wydychanym powietrzu. Został zatrzymany i odwieziony na komisariat policji. Na miejscu pracowali ratownicy medyczni, policjanci i strażacy. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy na środku jezdni leżący na boku i kierowcę, który podróżował sam, zaopatrywanego przez zespół ratownictwa medycznego. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i odłączeniu akumulatora w owym pojeździe. Na miejscu zdarzenia pracowały 3 zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej z Dzierżoniowa. Na miejscu zdarzenia swoje czynności prowadzi policja na tą chwilę. Yeah.